Cześć ludzie, dziś rzucimy okiem na Stripe'a z 19 serii DC Universe Classics od Mattel. Stripe, którego tutaj widać, to Buff, lub jak kto woli Collect and Connect, czyli figurka, którą składa się z części dostarczanych z innymi figurkami. Stripe to, można powiedzieć, Iron Man. Wielka zbroja, w której siedzi mały facet i walczy ze złym i występkiem. Jak widzicie, mam nadzieję, sama figurka jest bardzo ładnie pomalowana. Nie ma tu dużo farby, ale od razu chcę od tego zacząć, bo z reguły w sumie o malowaniu nie mówię. Ale tutaj akurat podoba mi się, także chciałem. Podobają mi się kolory użyte. Fajnie czerwony, fajnie niebieski. Ale najbardziej podoba mi się ten perłowy kolor użyty po prostu na pancerz. Nie jest on biały, nie jest biały metalik, jest to zwykła perła. Bardzo, bardzo ładnie wygląda. Do tego bardzo fajnie z tym komponuje się ten błękitny wash, który jest użyty tutaj we wszystkich wgłębieniach. Jest na tyle delikatny, że nie razi w oczy. Nie jest to biała figurka pomalowana na niebiesko, tylko właśnie delikatnie pobrudzona, żeby pokazać te detale, które w innym przypadku byłyby kompletnie ukryte, a tak przynajmniej trochę je widać. Reszta tutaj, ta czerwona farba na ramiennikach czy na czaszce, ten niebieski, nie są jakoś idealnie nałożone, ale mimo wszystko wyglądają całkiem, całkiem nieźle. No i tak to właściwie jest. W każdym razie kolory są bardzo fajne, jest to robot Pepsi, można powiedzieć nawet. Dla samego tego warto by było go mieć. Prawie. No ale tak, Stripe, tak jak mówię, figurka z DC. W środku tego kostiumu siedzi stary Star Spangled Kid. I tak dalej. Ogólnie jego historia nie jest zbyt ważna. W każdym razie, z tego co widziałem, Stripe w komiksach przedstawiany był na różne sposoby, w kreskówkach na różne sposoby. Ta figurka nie przypomina niczego z tych wszystkich rzeczy, także to jest pomysł autorski. I wyszedł im naprawdę całkiem fajnie. Fajne robotyczne nogi, wielkie podeszwy, przez które figurka wydaje się troszkę jakby miała zbyt długie nogi. Tu mi się podobają te łapy ukryte w takich ochraniaczach wielkich. Na ramienniki, jak u futbolisty, głowa. O, taka głowa. W każdym razie wygląda to dobrze. Mam nadzieję, że go widać, poza tym to wszystko jest takie białe, wszystko się świeci. No ale tak, zakres ruchu. Głowa na boki, delikatnie góra-dół, nie ma tego dużo. Tutaj w klacie ponoć jest ruch. Można go wygiąć o tyle do tyłu. Kompletnie nic do przodu przez tutaj te wszystkie rzeczy, także ten ruch jest tak naprawdę niepotrzebnie zrobiony tutaj. Niepotrzebnie mamy dodany staw. Ta część z ochraniaczami, tu z S, jest nałożona, to jest guma. Gumiasty plastik, można też się podnieść. Ręce są przez to delikatnie ograniczone, jak widzicie. Tak, tak, na zewnątrz. Można obrócić w bicepsie. Takie cienkie łapeczki tutaj są, widzicie, grubsze. Obrót, jedno zgięcie w łokciu. Obrót w dłoni bez różnych zgięć. To nie są paznokcie pomalowane, to są po prostu takie znaczenia. Tu też nie paznokcie. A tu jest również nakładka taka na siusiaka. Tak by wyglądał bez niej. W sumie tutaj troszkę dodaje mu masy fajniejszej. Nogi do przodu, do tyłu, na boki tylko tyle. Tutaj niestety są ograniczone. Powinny się ruszać w udzie, kręcić. Niestety, one wolą wypadać. Co od razu tutaj mogę pokazać, jak wygląda ten staw. Jest strasznie krótki, także wypadać będzie. Ta noga delikatnie się obraca. Zgięcie w kolanie. Tutaj obrót. Stopa i nic więcej tak naprawdę. I to jest Stripe, nie ma żadnych akcesoriów. Figurka ma jakiś tam zakres ruchu, ogólnie wygląda naprawdę fajnie. Warto go mieć dlatego, że jest to fajny robot lub mech, czy za cokolwiek chcecie go uznać. Niekoniecznie musi to być komiksowy Stripe, tak naprawdę. Dobra. W każdym razie wygląda fajnie, można go jakoś tam sobie na półce postawić. Niestety nie będzie jakiś bardzo dynamiczny. Brakuje mu kilku stawów, które ulepszyłyby go w bardzo dużym stopniu. Ale mimo wszystko robi fajne wrażenie, jest bardzo duży. Tak mniej więcej wygląda. W takiej pozycji mając go, można na niego postawić
Spidermana z Marvel Select, jak widzicie. Tutaj Spidey jest niższy o dwie głowy, kiedy Stripe'a się wyprostuje. Różnica się powiększa. I to właściwie tyle. Recenzja krótka, bo nie ma za bardzo co o nim mówić, tak naprawdę. Mogę wam jeszcze pokazać ewentualnie szczegóły, bo w sumie czemu nie? Na to nie zwróciliśmy za bardzo uwagi. Tutaj widzicie fajne. Fajna sprawa, naprawdę jest bardzo szczegółowy. Szkoda, że farba tego nie pokazuje jeszcze lepiej. Tu z tyłu właściwie nie ma tego łosza, nawet tak ktoś się ograniczył do zrobienia go na połowie. Łapy od środka. Fajnie naprawdę wygląda. Głowa tutaj na czubku jest bardziej niebieski. No i to już naprawdę tyle. Robot niech sobie stoi. Spidermana zabierzemy. I to właściwie był Stripe. Dajcie znać, co wy myślicie, czy wam się podoba, czy kupilibyście takiego buffa i do następnego, ludzie. Na razie.